czwarta minuta. Paweł Sasin zastępujący chorego Kusia. Sasin popatrzył, gdzie są partnerzy, wybrał Szerfkena. Szerfken! Niepewnie Bartosz Wolkowski lech obejmuje prowadzenie 1-0. To była pierwsza naprawdę groźna sytuacja poznaniaków w dzisiejszym spotkaniu. Maciej Szerfken w ciągu 7 lat gry w Ekstraklasie zdobył 2 bramki. Tej wiosny strzelił już 3. gola. Znakomite zagranie Pawła Sasina. Zeszła nieco piłka z nogi Szerfkenowi, ale Białkowski...